Wysoki sądzie, nie jest moją intencją, by oskarżać biologiczną matkę moich dzieci. Niemniej jednak uważam, że sąd powinien poznać pewne fakty. Zniszczę twoje życie, tak jak ty zniszczyłaś moje. Idę po ciebie, gnoju. Którzy moi słowa? Jestem doktor Hartman. Nic pani nie pamięta? Nic? Strzelam! Warto też zaznaczyć, Wysoki Sądzie, że pozwana straciła pamięć. I skąd my się znamy? Proszę mi pomóc, ja straciłam pamięć. Bardzo pana proszę, proszę mi coś powiedzieć o mnie. To znaczy, ma pani sfałszowany dowód. Słuchaj, Janek, jak wiesz, staramy się ustalić, kim jest pani Anna. Skąd ty masz to zdjęcie? Może jednak ją pamiętasz? To, że się kiedyś spotkaliśmy, choćby na tym balu w Uppsali, to nie znaczy, że się znamy. Anna Leśniewska, tak się nazywasz. Jadę do tego gnoja. Anka, poczekaj. Na co ja mam czekać? Ej, poczekaj, spokojnie. Anka. I co, pojedziesz do niego i co mu powiesz? Kochałem cię. I próbowałem ratować, ale wszystko spieprzyłaś. Zobacz, jak on za mnie gra. Omotała ciebie. Tak jak mnie kiedyś. Jestem gotowa na nowe wyzwania. Pozwana popełniła błąd medyczny. Nie potrafiła przyznać się do porażki. Jak mogła się tak pomylić? Powiedz mi. Jak mogła się tak pomylić? Takie rzeczy nie dzieją się tak po prostu. Poza tym, podczas operacji nie byłaś sama. Musi być jakiś mały szczegół, nie wiem, no. Coś, czego nie pamiętasz. O, ty gnoja. Wynocha stąd! Za co on ci płaci, pytam? Nie chcę je mieć na swoim sumieniu. Czyli nie popełniła pani tego błędu? Nie, nie popełniłam. Ale nie mogę tego udowodnić. Ja mam dziecko z Hartmanem? Ty nie masz z nim dziecka, tylko dzieci. Przyszłam zobaczyć swoje dzieci. 2 lata w psychiatryku, leczenie psychotropami. W efekcie zero więzi z dziećmi. Nie znają cię. Wydaje mi się, że to, co się wydarzyło, dyskwalifikuje ją jako matkę. Bardzo bym chciała być znowu mamą dla Marcela i Zosi. Dzień dobry, Anna. Dzień dobry, Anna. Zosia, Marcel. I żeby było jasne, nie wywieziesz mi dzieci do Berlina. Wobec powyższego, Wysoki Sądzie, wnoszę o wysłuchanie dzieci. Mieliśmy ich w to nie wciągać! Michał, cześć. Co ty tu robisz? Od Wisińskiego. Można to jakoś wykorzystać? Mhm. Można wykazać, że Hartman z rozmysłem działał na pani szkodę. Czego chcesz? Wycofasz powództwo ograniczeniami praw rodzicielskich. Albo odzyskam dzieci, albo jesteś skończony. Dogadajmy się jakoś. Rozprawa jest za 5 minut. Decyduj się.